Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroku Bragi, a przed wami kolejna transmisja, lub jak to woli, kolejny materiał z gry Horizon 2 Forbidden West. Odkryte, przepraszam, zapisy mamy. Kolega i klucz. Zwój standardowy, osaramski kontrakt na złą, spisanie dawno i w pośpiechu. Łowczyni wytropi i ustali miejsce przebywania Varenda Galivantera. Jeśli poszukiwany będzie martwy, odzyska klucz będący w jego posiadaniu. Kurczę, czuję się jakbym był strażnikiem Teksasu, jak to czytam. Zbieracze rekomendują rozpoczęcie poszukiwań w ostatnim znanym miejscu pobytu zaginionego, zgodnie z znaczeniem na mapie. Łowczyni rozumie, że akceptowanie tego kontraktu wiąże się z nieodłącznym ryzykiem, w tym poniesieniu szkód fizycznych i lub psychicznych, a także bólu, cierpienia, oszczepecenia, przepraszam, tymczasowego lub trwałego paraliżu i lub śmierci. O, to tak jakby się moje materiały oglądało na Twitchu albo na YouTubie. To samo ryzyko, a i tak oglądają. I tak oglądacie. No to co to za ryzyko? Nie no, żartuję sobie oczywiście. I teraz jest nowy kontrakt na złom, kolega i klucz. Tak. Danur potrzebuje otworzyć skrzynię Varenda. Niestety klucz zaginął, kiedy Varend odciągnął gromoszczękę od obozu. Więcej informacji można znaleźć w zapisanej wersji kontraktu, który właśnie przed chwilą został odczytany. Mamy jakieś surowce. Znowu coś nowego. Tak. Wyrzutnia min nękacza. Dwie dodatkowe sztuki, które pozyskałem. Rozumiem, że tu nie macie żadnego sprzedawcy. Nie. Dobra, ja sobie zapiszę. Coś czuję, że wpadniemy w sidła tego gromoszczęka. Ale on jest na szczęście, jak już widziałem te machiny tutaj bojowe, nowe, które się pojawiły w drugiej części, to ten gromoszczęk nie jest aż taki najcięższy z nich, wręcz przeciwnie. Dobra, musimy się udać gdzieś w tym kierunku, no to lecimy z tym koksem. Kurczę, szkoda, że też nie mam stołu do craftingu. Czemu miałaby taka gra dla mnie nie trafić? Ostra siekanka na najwyższych trybach. Normalnie to jest miód dla mojego serca. Mogę się wyżyć w takich grach i zapomnieć, albo nie, inaczej. Mogę się wyżyć w takich grach, nie? I każdego przeciwnika, który rozerwę solidnym strzałem z śrutówy, to uświadomić sobie, że to jest moja pieprzona kierowniczka. No to nic mi, słuchaj, Shanti, do szczęścia nie brakuje. Jak odpowiednia wizja, tak? Twórcza i odpowiednia gra, która mi to uświadomi, tak? No bo to są czujki, mi się nie chce tutaj iść. A duma właśnie chodzi, no bardzo duma. Bardzo dużo w dumie czasu spędziłem i to były naprawdę hardkorowe godziny. To były poziomy mistrzowskie, tak? To była kampania na koszmarze. To była przesrana kampania na ultra koszmarze, gdzie błąd mój z nieużyciem zakłowaniem się i nieużyciem w 9 misji działka BFG spowodowało, że zginąłem i straciłem cały postęp i musiałem zaczynać od nowa. Ale te w ogóle... Ale to już nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest zajebista gierka, nie? I lubiłem do tego Duma wracać. No i teraz trzeba wszystko od nowa, nie? Shanti, wszedłem trochę na zewnątrz, bo ciepło jest. Kod ostatnio uciekł znowu i nie ma jej już drugi dzień. Może gdzieś się już ukociła. Dwa dni to dużo. Dobra, gdzieś tutaj jest jakiś trop. Ten gromoszczek na pewno nam tutaj wyskoczy. Nie wierzę, żeby nie było inaczej. Ognisty pazur.
O dziwo. Mogę przeszukać, ale są tylko tutaj szczątki. Ognisko. Kurczę, jest tutaj dosyć creepy. Jak uświadomimy sobie, że gdzieś może się czaić potężny stwór. Znaczy, może nie potężny, ale. Są ślady. Na pewno łarenda. Idź po śladach. Ale gigantycznych rozmiarów i nie aż taki, nie należy do takich łatwych. Gdzie to tutaj mamy ognisko? Mnóstwo połamanych drzew. Gromoszczęk pędził przez dżunglę za Oseramem. No, wyobrażam sobie, jak to wyglądało. Rodem z Jurassic World. Pewnie to była scena. Dobra, zapiszmy. No i tak, to ja mam iść w tamtą stronę? Tak, chyba tak. Chyba w tym kierunku gdzieś. Dobrze, dzięki. Nowy kocioł, kocioł Chi. Fajnie, ale na razie wolałbym tę misję porobić, niż tutaj gnać z kotłem, który też jest swoją drogą hardkorowy w tej grze. Zawsze jest jakaś jebanina na końcu z bossem. Kosztuje mnie zazwyczaj godzinę. Pomysł. Chciał odciągnąć gromoszczęka z dala od obozu. Inaczej wybiłby całą jego ekipę. No tak, ale na pewno w pojedynkę tego gromoszczęka nie rozwalił. Nie wierzę w takie cuda tutaj. Aczkolwiek już tutaj nie ma tych połamanych drzew. Jakby ten gromoszczęk tam go gdzieś skampił. To była naprawdę niezła pogoń. Ale nie mogło wiecznie uciekać. Albo mi się wydaje, bo to jest jakieś powalone drzewo? Nie. A nie, tutaj jednak są. Czyli tutaj też go ściga ten cały gromoszczęk. O dziwo, jestem zaskoczony. Patrzcie, padł. Oho, super. Aha, i nie mamy niestabilnego szlamu do strzał. O, super. Dobrze, akurat jak trafimy te norki. Nie, to są czujki akurat, ten słaby element. To szybko zdychają. Mogę chyba je nawet załatwić atakiem fizycznym. Dobra. Tutaj w ogóle wrak tego gromoszczęka. Myślałem, że go nic nie zabiło, a jednak. Co to jest? Co to za atak był? Pierwszy raz widzę to u czujki. Dobra. Załatwiliśmy tym rezonansem, tak, czyli ten słaby punkt. Jak nasza włócznia jest naładowana na maksa, świeci na niebiesko, atakujemy silnym. I trafiamy w odpowiedni punkt. Co to się z tym czatem dzieje? Czasami nie mogę go przewijać. Shanti, wiesz, przywiązany nie jestem do kotki, ale szkoda, jeśli miałaby już nie wrócić, a jeszcze pogrzeb będzie mnie czekał. Nie, no by nie. Wypluj to słowo w ogóle, jakiś pogrzebach. Jeszcze kotek. Nie, nie, niech wróci jednak. Niech jednak wróci. Zwłaszcza jak to jest jednak, jesteś przywiązany do tego zwierzaka. Znaczy nie jesteś przywiązany, ale to i tak szkoda zwierzaka, nie? To i tak tego zwierzaka szkoda. Tam jest w ogóle wejście do jaskini. I Daruś. Albo Anna Janta, czasami posłuchać, jak ojciec na działce złapie fazę na Kukulską. No mój ojciec akurat często łapie na Annę Jantar. W ogóle mój ojciec nie chce słuchać żadnej muzyki, na przykład Daruś, niż polską, nie? Tylko polską, polską, polską i polską, nie? No, także Anna Jantar też miała zajebiste utwory. Swoją drogą. Ja tutaj coś ostatnio ściągałem, nie pamiętam co, ale Anny Jantar. Coś ostatnio pobierałem nawet jej. To jest ten tytuł? Czy nie? Nie. To ostatnio, słuchajcie, pobierałem.
Może sobie sprawdzić, ja wam tego nie będę puszczał. No transmisji, ale to sobie Dariusz ostatnio pobierałem. I tak mi się ta muzyka wkręciła, że masakra. No ja też słucham klasyków. No, nie tylko twój tato, Daruś, takich piosenek słucha. Polodarek. Akurat nie chodziło o pogrzeb. Aha, a kogo pogrzeb? Choć może nie jest to do odpowiednia pora, żebym ja chyba pytał o takie rzeczy, Shanti. Dzisiaj dowiedziałem się, że ojciec niespodziewanie umarł zaraz po wyjściu ze szpitala. No to przykro, Shanti. No to moje najszczersze kondolencje w takim razie. Jakim cudem ten gromoszczęk padł? Ale coś go musiał silniejszego załatwić. Nie wierzę, żeby było inaczej. Sprawdź ciało. Nie ma klucza. Ale powinien gdzieś tu być. Może fokus mi pomoże. Obejrz ciało zaliczone. Zbadaj okolice. Głaz. Pokryte śladami pozostawionymi przez maszyny. Zbadaj. Ślady maszyn. Za mało na gromoszczęka. Tarecki. Nie no, mój w sumie wychodzi się z elektro, techno, a teraz po 50 mu się nie odkryliło. Aha! No to bardziej taki smakorz, jeżeli chodzi o muzykę. No ładnie. Muzyka elektro, techno. Łocie, panie. Dobre bity. Klasyki są spoko, Shanti. Nie ruszyła mnie jego śmierć. No chyba, że tak, ale to wiesz, no. To jednak każdego szkoda. Mimo to mi przykro bardzo, panie Shanti. To jest działo zerwane, tak? Nie, wyrzutnia dysków. Broń oderwana od gromoszczęka. Tak, to się spodziewałem, że ktoś użył tego elementu, żeby go załatwić. Teraz mi mówisz, kobieto, w drapulcach, jak ja później... A nie, ja miałem iść na nie polować. O ty. Dobra, sprawdź, bo ja potrzebuję tego serca, tak? W drapulca, czy co ja potrzebuję? Ja chyba potrzebuję ich ogon, żeby rozerwać. Albo obwód. Główny obwód w Drapulca. To za zabicie. No dobra, to jedziemy. Nie potrzebuję ogonów z tego frajera małego. Na co jest to podatne? Bo nie zdążyłem przeczytać. A na czyści wody, już mi się przypomniało. Tylko, że te maszyny w grupie są bardzo silne. Czaję się, żeby ten ogon trafić. Ale to jest bardzo ciężkie. Kurczę, już nie mam amunicji do czyści wody. Że tak mnie denerwują czasami te małpiatki. Wow. Właśnie te desanty są najbardziej wkurzające. Jakieś podwójne czy potrójne pociski. I patrz, jak to jest ruchliwe, nie? Małpie wujki cholerne. Dobra, jeden ogon... Nie, myślałem, że jeden ogon stracił. Czego ja w ogóle pruję do niego? Ty, a może go spróbuję jakoś?
obalić, żeby ten ogon łatwiej, słuchajcie, pozyskać. Nie za bardzo idzie. Chyba, że spróbuję. A, to był dopakowany strzał. Dobra, nieważne. Ważne, że mam obwód w drapulca. Teraz jeszcze potrzebuję. Zerwać ten ogon, by się mi przydał. Ale ciężko te mendy w ogóle powalić, żeby w jednym miejscu stały. Czekajcie, tu jest chyba jakaś wycelowany strzał. Może to umożliwi mi powalenia wroga. Ale to jest ciężko utrafić. Serio. Ciężko w te małpy trafić. O! Nie. Coś wyleciało w powietrze, ale na pewno to nie był element ogona. Jest, jak to trafić ciężko to. Nawet ze spowolnieniem. Dobra, dawaj tą czyści wodę. Żebym jeszcze mógł trafić tego wroga. Dobra, oderwany. Oderwany, załatw. Załatw to gówno. Nie, nie, nie z tego strzału. Dopakowany. Jezu, jeszcze nie trafiłaś, kobieto! Z drugiej strony to się nie dziwię. Dawaj, 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 dawaj. Włócznia jest całkiem efektywna na tego wroga. Dobra. Uważasz, że zdobyłem ogon. Może się przydać. I jeszcze brakuje mi jednego elementu. Jeszcze jednego byśmy musieli tutaj załatwić. Tego wdrapulca. O, to dobrze, że przynajmniej na te wdrapulce nie będziemy musieli polować. Słuchajcie, bo się same tutaj gnojki napatoczyły. To jest akurat bardzo happy dla mnie. Mi tam nie szkoda, nie uronił ani łzy, długa historia. No tak, Shantin, no wiadomo. Każdy ma to, na co zasłużył. Daruś. I nawet poważnie się zastanawiam, czy jechać na pogrzeb. Nikogo i tak to nie rusza i każdy mu zdanie o nim święty nie był. No wiesz, no nikt nie jest z nas święty, nie? Nie, no ale warto jednak pójść na ten pogrzeb mimo wszystko. Nieważne kto, kim był. Ale już nam, wiesz, nam już nikt jakiejś krzywdy nie będzie zrobił, nic nie zrobił, a... Znaczy już teraz, znaczy krzywdę nam wielką może zrobił, uczynił tobie, tak? To na pewno, podejrzewam. Ale teraz już nie ma to jego, nie ma to już najmniejszego znaczenia, bo już nie żyje. Także ja bym poszedł jednak mimo wszystko. Nieważne jakim był człowiekiem, a z tego co wynika z twoich wypowiedzi, to nie był za wzorowym. Ale nikt z nas taki nie jest, przyznajmy to sobie szczerze. No właśnie. To jest ojciec. Nieważne jaki to by był, ale ojciec. Już ci nic złego nie w życiu nie przez niego się nie przytrafi, a jednak tą ostatnią chwilę jego drogi byś mógł jednak się pojawić. Pokaż, że jesteś lepszy od niego.
Tak? A nie, że będziesz taki jak on, tak? Że, no oczywiście to nie to porównanie, ale pokaż, że będziesz lepszy od niego, tak? Zachowaniem i że pojawisz się akurat na tym pogrzebie, nie? Przynajmniej ja tak myślę, no, to jest moje obiektywne zdanie. Zrobisz, jak uczynisz, nie? Zrobisz, słuchaj, jak uczynisz. Czy zrobisz i uczynisz, tak jak będziesz chciał. Larecki. Rodzina zawsze będzie mieć żal za nieobecność na pogrzebie z mojego doświadczenia. Zrobisz, jak zechcesz. No dokładnie, Daruś, dokładnie. Dokładnie tak. Ale ja bym mimo wszystko poszedł. Nie wiadomo, jaki on by był, to ja bym poszedł. Słuchajcie, zapomniałem, że mam 4 punkty umiejętności. I ja chyba na coś tu zbierałem. W ogóle te dominacje maszyn by się może przydało tutaj coś po. A nie, dyski jeszcze. Dyski, jakieś fajne umiejętności bym też chciał. Mina rozrywająca. Wystrzel dysk, który rokoszytuje od miejsca trafienia, a potem zwisa w powietrze przez pewien. Po, pewien Przez pewien czas powoduje zobrażenia. Uszkodzenia od porażenia celu znajdują się w zasięgu. Zużywa do 2 dysków aktualnego wybranego typu i średniej ilości kondycji z bronią. Bardzo fajna umiejętność. Aktywuj. Okej. Wesoło nie było w przeszłości. Shanti, ja cię dobrze rozumiem. U mnie też tak nie było. Słuchaj, u mnie też tak nie było. No. Ja bym ci też bym mógł ci wiele opowiedzieć z mojego życia, też o moim ojcu. Ale to nie jest, mi się wydaje, chwila ani moment na to. Ale dobrze cię rozumiem. Rozrywanie. Spróbuję gnojkowi ten ogon rozerwać. Wpizdiet! Namierz cel. Dawaj. Nie, kurwa nie. Ja pierdolę, symkła mi się palec, no. Tak się przygotowałem do tego. Ale rozerwany ty gnido. Dobra, koniec żartów. Ty jakie on ma ruchy w ogóle? Ej, nie mam amunicji czy co? No właśnie, nie mam. Dobra. Ajajaj. Dobrze, że to nie klepie jakichś srogich obrażeń. Dobra, jedziesz, doładowany strzał. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie, czemu nie strzeliłaś, kobieto? Ach, teraz nie mam zasięgu. Dobra. Dobra, teraz kwasówkę mu dojedziemy, bo chyba na kwas też jest podatny. Czy nie? Boże, ja nie zginął. Okej. Dobra, kłasówka sama go powinna dojechać. Szczerze powiedziawszy. No właśnie. Mnie bardziej chyba Aloy od tego klucza to mnie interesuje ten element w drapulca. Ten ogon mam, ale nawet nie o ogon chodzi, a samo to jego chyba serce czy coś. Tylko tak, ja nie wiem czy ja wszystkie, bo tego przeszukałem, tak? Czy ja wszystkie te w drapulce ogarnąłem?
Mam dziwne wrażenie. A tego mogę przeszukać? Tego gromoszczęka? Nie. Mam nadzieję, że wszystkie to przeszukałem. Ale jest też taka zależność, że mamy jakiś tam procent od danego dropu. To akurat element jest bardzo rzadki. Z tego drapulca i możliwe, że po prostu wypadł z jednego tylko szrotu. A z dwóch innych już nie. Bo tutaj się z nim pizgałem. Dobra. To idziemy. Tu jest ten kocioł, ale jak mówię, ja tam nie będę szedł, bo to nie ma sensu. Jest trofeum za jazdę trzema rodzajami wierzchowców. Aha, a to będę pamiętał. To będę pamiętał. Ale to chyba związane z kotłem i to odblokowanie w bazie i z odblokowaniem w bazie ewentualnie. O, no właśnie. To, że ja nie mam na razie tych kotłów ogólnie wszystkich odblokowanych. Z tym może być problem, ale będę miał na uwadze. Jak coś. Będę miał na uwadze jak coś. No bo musimy się tutaj udać. Daruś, jak się jest czarną owcą, to inaczej się patrzy, ale zawsze jestem szczery i nie mam sobie nic do zarzucenia. Nie wciągnął mnie Horizon w ogóle, Daruś. No wiesz, no nie każdego ta gra, wiesz, będzie ruszać, nie? Wiadomo. Mi się akurat spodobał mega, nie wiem czemu, ale... Nie! Wyjdź stąd, kobieto. Ja cię proszę. Jakiś ten, wodospad mieliśmy sprawdzić. Nie kocioł. Chyba masz, bo są tylko cztery w grze. Ale co cztery? Ale tego kotła nie mam ogarniętego. No, ale będę pamiętał jakby co to... K czemu kobieto nie chcesz wejść? No, dobra. Przeskoczyła, ale nie było czego się chwycić. Będę miał na uwadze, jak coś da ten WIG, żeby jeździć na jakichś określonych wierzchowcach. Czy jeździłem już na tym, na... Czekaj. Na dwóch rodzajach, z tego co pamiętam, to jeszcze by był trzeci. Do kolekcji. Chyba, że jeszcze tej... Chyba, że tą trofkę już mam, ale raczej nie wydaje mi się. Nie moje klimaty. No rozumiem, rozumiem. Jest dużo osób, którym się Horizon nie podoba. Ja to bardzo dobrze rozumiem. Mało sci-fi czy fantasy jest adresowane do mnie. No ale wiem, że na przykład lubisz, Daruś, takie klimaty typu GTA czy Red Dead Redemption. Na przykład mnie to takie w ogóle klimaty totalnie nie ruszają. Aczkolwiek ostatnio oglądam trochę Red Dead Redemption i mam straszną ochotę znowu powrócić do tej gry. Mimo, że nie trafiła do mnie totalnie. Ale to jest chyba taka gra, do której trzeba dorosnąć po prostu i do niej przysiąść na spokojnie, a nie tak na szybko, jak ja wcześniej chciałem to zrobić. Kocioł czarownic, tak. Kocioł czarownic to jest u mnie u kierowniczki, w kierownicy w biurze. Tam jest kocioł chłopie czarownic. No jest. Mogę odnieść klucz Danurowi. Okej. Wróć do Danura. Aha, czyli co? Tylko te małpiatki były problemem. A nie jakiś zmutowany gromoszczęk. To elegancko, bardzo mnie to cieszy. I Shanti, mnie wkurwia czasami Horizon. Co tam cię wkurza? Co cię tam bardzo irytuje? Opowiadaj. Co cię tam irytuje? To jest ten kocioł, tak. Siedlisko ognistego pazurka jest. O, ho, ho. Panie kolego. A czy, na co jest podatny ognisty pazur? To jest zwykły lodowy. Od lodu i czyści wody. Od lodu i czyści wody. Nie mam zasobów w ogóle. Jestem tak blisko tutaj tego miśka, gwałciciela. Czemu w ogóle w tych wszystkich grach miśki to są najgorsi przeciwnicy, nie? Ja nie wiem. Ale jeszcze jeden element muszę z niego pozyskać. Serce chyba. To w ogóle jest dla zapytania jeszcze. Tylko, że ja naprawdę nie mam czym strzelać. Z palca będę strzelał do niego. Chyba, że tymi zwykłymi strzałami. Nie mam tego niestabilnego szlamu.
54 tylko obrażenia. 53. No. Nie, wycofamy się. Nie mam zasobów. Słuchajcie, nie mam zasobów, żeby się rywalizować z tym miśkiem. Ja jeszcze tutaj wrócę. Ja jeszcze tutaj wrócę. Daruj, zaraz wracam. No spoczko. I to sterku, siedlisko miejscowego lumpa. No tak, największego na osiedlu. Powiem ci. To sterku. Największego na osiedlu. Bo wilki się znudziły. Wilki. Możliwe, że tak było. Michaś. Michałku. Możliwe, że tak było. Wilki się znudziły, to teraz trzeba się przerzucić na miśki. Jak nie gwałciciele w Elden Ringu, to tutaj w ogóle ten misiek to też jest hardkorowy. Dobra, ale to zaraz. Pomów. Znalazłam klucz Warenda. Więc naprawdę zginął. Był dobrym człowiekiem. Przynajmniej ocalił pozostałych. Oby ten klucz pozwolił nam uhonorować jego imię. Chciałbyśmy skończyli, co zaczął. Skończyli zbroję. Ale ludzie są ranni i zmęczeni. Nie mogę im kazać, Aloy. Masz może czas na kolejne kontrakty? No, spekulowałbym. Kontrakt wzmocniony Elementos, kontrakt podwodny złom. Dobra, panie. Kończ pan to wstyd oszczędź. Jak ci mogę pomóc? Przed rozbiciem obozu. Myślę, że wiem, czego szukał. Behemotów i wzmacniających je kolcopysków. Ulepszone części behemota powinny dać zbroję twardą jak gwoździe. Zatem spróbuję. Okej, okay, jeszcze mamy kontrakt podwodny złom. Słucham cię. Weren zaznaczył wlot na tej mapie. Wygląda na to, że szukał czegoś pod wodą. Więc musiałabyś odkryć, czego mógł tam szukać i przynieść do nas. Zobaczę, co da się zrobić. Okej, okay, tak w razie bywaj. Muszę się zbierać. Powodzenia. Okej, okay, ukończono kontrakt na złom, kolega i klucz. Wzmocnione elementy, tam coś było nowego. A nie, tutaj wpis o nowych kontraktach. Łowczyni odnajdzie wyznaczone podwodne ruiny i przyniesie z nich użyteczne części. Zbieracze rekomendują zachowanie ostrożności. Swobodne pływanie w obecności maszyn może okazać się niebezpieczne i lub śmiertelne. Łowczyni rozumie, że akceptowanie tego kontraktu wiąże się z nieodłącznym ryzykiem, bla, bla, bla. No i jeszcze mamy nowy kontrakt na złom, wzmocnione elementy. Tu jest podwodny złom jest na 25 poziomie. Mogę to na swobodnie wykonać. Dopiero później się zajmiemy tym drugim na 30. Porażenie 12%. Tak, mamy jakieś nowe te wzmocnienia. Mogę wziąć zmień tutaj. Tutaj mamy jakieś większe obrażenia zadane przy spadaniu i coś tam z liny. A nie, to jest ten nowy tutaj do włożenia. Ja mam jakieś tałataństwo, a widzę, że zdobyliśmy tutaj na porażenie, żeby było większe. To sobie wyekwipujemy. Na razie nic ciekawego, co by mnie tutaj mogło zainteresować. Shanti, a chciałbym przejmować nowy kontakt na złom. Chciałem przejmować tych pseudo... posterunków, ludzcy przeciwnicy są bardziej spostrzegawczy niż maszyny. No czasami tak jest. No. Ale to chyba nie jest aż takie wyzwanie. Zapiszę sobie grę, słuchajcie. Albo nie. Szybka podróż. Ja muszę uzupełnić, słuchajcie, amunicję totalnie, bo nie mam nic. I tak się zastanawiam, gdzie byśmy poszli. Mówisz, że z ludźmi jest takie największe wyzwanie, tak? Z tymi obozami, nie z maszynami. Pójdziemy sobie tutaj. Nie będę z jełopami się tutaj pizgał.
Może zobaczymy, bo to mamy cierniowe bagno. Ja tutaj na pewno nie będę... Na pewno nie będę tutaj jakoś dużo spędzał czasu. Zobaczę tylko, czy coś ciekawego mają. A, nie. Aha, nasze oddziały ćwiczą tutaj walkę wręcz. Jestem Tenalo, mistrz tej areny. Na pewno zauważyłaś, że arena jest pełna czerwonego mułu. Nie cierpię w nim trenować, ale nie mamy wyboru. Zasady są takie same jak na innych arenach. Proponuję ci trening i wyzwania. Użyj włóczni i łuku ćwiczebnego. Reszta twojego sprzętu zaczeka u mnie. Nie, ukończ idź. Wszystkie moje nie wyzwania, chcę. A stanę do walki. Idź stąd. A jak zwyciężę, zdobędę znak dla wytrwałej? Dokładnie. Mając znaki ode mnie, z bastionu oraz palącej włóczni, możesz stanąć przed wytrwałą. Mistrzowie innych aren nie chcieli wiele mówić o wytrwałej. Z tobą będzie tak samo? Chcesz coś wiedzieć? Im szybciej zdobędziesz znaki, tym prędzej się dowiesz. Nie chcę, idź stąd. Nie, nie będę o jakichś wyzwaniach, arenach. Daj mi spokój. Przez przypadek nacisnąłem. Chyba wystarczy. Właśnie. Nie, jeśli chcesz wyzwać mnie na pojedynek. Dokopałeś mi samym wyglądem. Na razie, do widzenia. Tymi rogami okrwawionymi. Kogo to są? Kogo to jest krew? Twojej teściowej? Kobity? Żony? Kierowniczki? Jak kierowniczki, to jeszcze ci wybaczę. To jest jakaś misja. Ja chciałem, bo tam była taka ikonka z łukiem, myślałem, że to jest jakiś sprzedawca nowy. A okazało się inaczej. Tu w ogóle jakieś wykrzykniki. Atku. Ciężko powiedzieć, bo muszę przejść prolog 3 jeszcze raz, żeby ulepszyć broń do 30 poziomu, żeby punkty... O matko, to mi się... A to ja nawet nie wiedziałem, że aż takie problemy mogą być z platyną do Mass Effecta, że to będzie takie pochłanianie, takie pochłaniać czasu. No to faktycznie. Typowy Maro. Nie, Tiborku, ja tu nie będę nic uczestniczył, ja te kontrakty muszę... Kontrakty muszę ogarnąć, a to, że będę się tu pizgał 5 kolejnych streamów, no to już jest swoją drogą. Słuchajcie, ale ja chciałem tylko zobaczyć jakiś sklep, co ciekawego mają. Bo mnie tu nie było. Mnie tu wcześniej nie było. Jakiś stół do craftingu czy coś. No tu mamy zapis, to sobie już ogarnę. Także z tym Mass Effectem to może być skomplikowana sprawa. To te dwa łatwiejsze i ostatnio najtrudniejsze polega na arenie i pokonanie przeciwników na poziomie widmo. Poziomie widmo. Ciekawe. Brzmi dosyć złowrożebnie. Na poziomie jakieś widmo. Panie, to jeszcze jakieś wyzwania. To co kochamy. To co, gdzie nie pójdę w jakichś grach, to są wyzwania, nie? Także no. Mam nadzieję, że jakoś ogarniesz. Atku. To nie to, co wcześniej. Ale ma dojebaną szminkę, no. Elegancko, ty Boruś. Dobrze, dobrze. No. Zasoby i możemy iść. Słuchajcie, bo jeżeli chodzi o ulepszenia, to serce ognistego pazura alfa w ogóle nie wypadło. Nie wiem czemu. A walczyłem z nim. A, bo alfa. No tak, a to był zwykły ognisty pazur. No dobra. Czyli nic z tego. Wszystko alfa. Alfa to, alfa tam. Dobra, ja się niepotrzebnie z nim pizgałem, no ale nieważne. Nieważne, co przynajmniej coś zrobimy i będzie jakaś arenka. Nawkurwiam się, nawyzywam. Wy będziecie mieć chleba, igrzyska, czy jedno i drugie. Co tam tylko chcecie. No, wytworzę sobie tylko to, co tutaj natraciłem. Dobra, nie, tego nie wytwarzę, bo to jest takie gówno. Okej. Dyski to wszystko jest, okej. No dobra. Chyba, że te wywary jeszcze, bo ja nie mam nic kurna tych wywarów. Tego mam chyba dużo. Czekajcie, bo ja chcę ten duży, nie? Eliksir. Dobra. Aj, no dobrze, teraz arenka. No dobra, chcecie tej areny.
No bo tu mam plazmę i tu mam w końcu ten łuk od plazmy i rozrywanie. Służb pamięci dziesiątka. O, elegancko. Elegancko. Tak patrzę. 393 rozrywanie. Ładnie, 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 ładnie. Dobra, gdzie ta arena jest? Ej, gdzie ta arena jest? Muszę sobie poczekajcie, pozbieram. Tylko ze schowka to, co potraciłem. Choć nie powinno to być wymagane akurat na tej arenie. Kurczę, mam 117 zapasu mięśni. Nie wiem, co się porobiło w ogóle w tej grze. Żeby ja ten item miał. Dobra, idziemy. Już, już, nie grzebę. W ekwipunku. To kosztuje coś, słuchajcie, żeby nie było. Ale chyba nie. Bym se zapisał, ale dobra. Gdzie jest ten mistrzu? Gdzie ten mistrzu? Tam był, po tamtej drugiej stronie. Ja cię mogę napaść, ale bez maszyn. Gościu był. Tam, dobra. Dobra, co tutaj chcesz, gość? Co tutaj mamy do roboty? Dobrze cię znów widzieć. Przygotowałem nowość na arenie. Jeśli masz ochotę. Nowość na arenie. Wyzwania, samouczki. Słabe ataki. Słabe ataki z Waciu. Stuknij, stuknij. Mocne ataki wręcz, potężne ataki. No to akurat to wiem. Wyzwania. Niszczycielka. Niszczycielka. Limit czasu to 2 minuty. Wykorzystaj przewagę w walce 1 na 1. Bliższy ją wykonując potężny atak, a potem posiekaj przeciwnika destruktorem i wykończ go celnym strzałem. Pokonaj przeciwnika z plecami kombinacjami. Potężny atak, destruktor. R1, pauza. R1, R1, R1. Strzelę w przeciwnika strzałą ćwiczebną. Wik, to będzie łatwe. Nauka pizgania, parę kombinacji i zrobione. No nie wiem, nic w moim życiu nie jest takie łatwe, powiem ci. Wik, no nie wiem, czy to takie będzie łatwiutkie. No dobra, żebym ja tylko zapamiętał te kombinacje, a nie non-stop patrzył w samouczku. Co jest co, zawsze zapominam. A, dobra, trzeba zacząć od odładowanego, żeby się przybliżyć. Dobra. Raz. Raz. A nie, dobra, nie wyszło. Atku, same sukcesy dzisiaj widzów tego kanału. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja to szanuję za takie osiągnięcia. Zwłaszcza, że Reniferkowi to bardzo. To było bardzo kosztowne przejście chociażby takiego Elderlinga. To było bardzo wyzwanie duże. Także jeszcze bardzo się jeszcze lepiej się cieszę z tego powodu, że mu się udało, nie? Chcesz zadać maksymalne obrażenia wrogowi? Złam jego blok pionu. A potem wykonaj destruktor. Destruktor! Dokładnie, udało się, ale to głupie trochę. Destruktor! Około 108 godzin na skończenie, z czego należy liczyć 460... Boże, pfu! 46 godzin na samej maleni. 46 godzin, no... Spokojnie, ja na sierocie kost na pierwszym levelu, na czwartym, przepraszam, nie ma pierwszego, to ja spędziłem 94 godziny, ale to boss dostał depresji. Nie, że ja go pokonałem, tylko depresji dostał i się zaciął na kamieniu, to go dojechałem, nie? Ale tak, to bym go też nie przeszedł, też bym sieroty kost nie przeszedł, także spokojnie. Ja też będę malenie męczył, także nie masz czym się przejmować. Bloodborne rozmawialiśmy w Łodzi, tylko nie pamiętam tytułu. Mówiłem, że dobre. No, Bloodborne jest zajebisty, Wikuś. Naprawdę ja to zazdroszczę Reniferkowi, że ma tą przygodę jeszcze przed sobą. Okej, moi drodzy, i w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Horizon Forbidden West. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych na moim kanale. Dziękuję za każdy Wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego. Cześć!